O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść. Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, abyśmy siali wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda. Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, abyśmy siali jedność tam, gdzie panuje zwątpienie. O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, abyśmy siali nadzieję tam, gdzie panuje mrok. O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju. Reguła świętego Franciszka, jaką nam zostawił biedaczy na Zasyżu, jest pierwszą regułą w historii Kościoła opartą o Ewangelię. I to jest właśnie znamie, jakim się charakteryzuje nasz zakon. Po prostu my żyjemy Ewangelią i na tym się opiera nasze życie. To jest nasz przewodnik pisany przez duże P. Nasze właśnie życie polega na życie dobrą nowiną podaną przez Jezusa Chrystusa, żyjąc radami ewangelicznymi, jakimi są śluby, jakie składamy, czyli w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Ale święty Franciszek, odpowiadając na potrzeby ówczesnego życia katolika, jak i Kościoła, zauważył, że należy odnowić Kościół, ale zaczynając najpierw od siebie. I tą odnowę znalazł między innymi w Pani ubóstwie. I tym się charakteryzuje nasz zakon. Szanowni Państwo, znajdujemy się w tej chwili przed Kościołem Franciszkanów w Wejherowie. Jest to najstarsza budowla naszego miasta, tak trzeba powiedzieć, dlatego że nawet Kościół Trójcy Świętej Kolegiata, która jest zbudowana, którą na rynku mamy, jest kościołem późniejszym. Ten pierwszy kościół budowany przez Jakuba Wejhera, kościół poświęcony Trójcy Świętej, pierwszy, on niestety został rozebrany. Myślę, że ten nasz brązowy habit, on się wpisał w historię miasta, w historię Kalwarii. Jesteśmy jakby zakorzenieni od samego początku. To była właściwie wola Jakuba Wejhera, żeby franciszkanie zaopiekowali się Kalwarią, zaopiekowali się pielgrzymami, którzy tutaj na to miejsce przychodzą. Taka była intencja Jakuba Wejhera, żeby te brązowe habity się tutaj znalazły. Państwo zostali zaproszeni do tego, żeby otworzyć podwoje naszego klasztoru i żebyście Państwo mogli wejść, zobaczyć, jak klasztor wygląda od środka. Proszę Państwa, jesteśmy w tej chwili na furcie klasztornej, w miejscu właściwie, do którego wszyscy przychodzą ci, którzy chcieliby się spotkać z braćmi, którzy chcieliby załatwić jakąś sprawę w klasztorze czy z przełożonym, którzy przychodzą również do kancelarii parafialnej, ponieważ to miejsce, w którym jesteśmy, jest właśnie takim miejscem, furta, czyli miejsce, gdzie dzwonimy, wywołujemy zakonnika. Przy tej furcie jest bardzo piękny, myślę, napis, który mówi o tym, żeby zadzwonić, a później trzy razy odmówić modlitwę Ojcze Nasz, Ojcze zdrowaś Maryjo, za dusze w czyśćcu czekające na zbawienie. Myślę, że to jest taki dobry moment, żeby w takim miejscu jak klasztor uświadomić sobie przemijanie, uświadomić sobie czas, który mija bardzo szybko. Również z tej furty możemy sobie przejść do kancelarii parafialnej. Wiadomo, przy naszym klasztorze jest parafia świętej Anny, ona również ma swoje zaplecze administracyjne i tutaj w tym urzędzie parafialnym pracuje proboszcz, pracują wikarze, którzy jak w każdej innej parafii załatwiają wszystkie bieżące sprawy.
proszę Państwa, znajdujemy się w tej chwili w najstarszej części klasztoru, w tej pierwotnej części. Oczywiście to nie jest, musimy mieć świadomość, że to nie jest ten pierwszy klasztor zbudowany przez Jakuba Wejchera. Tamten był zbudowany tak naprawdę z gliny. To jest wtórny klasztor. XVIII wiek. Ta część, którą w tej chwili mamy przed sobą, więc te korytarze, tu jak Pani wchodziła, to jest korytarz od klasztoru, korytarz kolejny, który prowadzi przez cały klasztor. Wszystkie korytarze są wokół kościoła w czworoboku. Tak trzeba powiedzieć, to jest cztery korytarze, które opasują niejako wirydarz, w którym mamy nadzieję, że po remoncie będzie stała figurka świętego Franciszka, będzie fontanna i będą tam śpiewały ptaki. Na razie to pomieszczenie jeszcze nie jest przygotowane. Tu mamy z boku wejście do pokoju Furtiana, a więc tam, gdzie byliśmy za szybą, w tej chwili mamy możliwość wejścia. Dalej pomieszczenia mieszkalne dla osób, które pracują w kuchni, czy też dla któregoś z naszych braci kucharzy, bo często jest tak też, że w naszych klasztorach funkcje kucharzy spełniają bracia zakonni. Akurat w Wejcherowie tak nie jest. Tutaj znajduje się kuchnia, dalej mamy refektarz nas, czyli inaczej jadalnie, w których się gromadzimy no, przynajmniej trzy razy dziennie na posiłkach. W tej chwili znajdujemy się już w części klasztornej, takiej jesteśmy za klauzurą. Właściwie tutaj to kobiety nie mają wstępu. Jesteście Państwo, myślę, pierwszą z telewizji, która emituje te ściany naszego klasztoru, naszego wnętrza. Ale tak jak mówię, weszliśmy na piętro, jesteśmy na części, gdzie właściwie znajdują się pokoje mieszkalne nasze, zakonników, a jest nas, przypomnę, w tej chwili w Wejherowie 9, 8 kapłanów i jeden brat zakonny. No, po tych korytarzach się poruszamy my. Właściwie tak jak tutaj Państwo widzicie, kolejne drzwi to są pokoje do cel zakonników. I tak jak już wspominałem na początku, prosimy o uszanowanie naszej prywatności i tam raczej już nie chcemy wpuszczać z kamerą dla pewnie różnych racji. I tak jak mówię, całe życie zakonnika jest ujęte w jakimś regulaminie, w jakimś programie. Muszę powiedzieć tak, to nasze życie się jakby koncentruje wokół spraw duszpasterskich i oczywiście spraw naszych typowo zakonnych. Musimy te dwie rzeczy połączyć. Jako zakonnicy łączymy nasze życie zakonne z życiem posługą, o tak powiem, duszpasterstwem w naszym kościele świętej Anny.